Cześć, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko, przedwczas na kolejny tego typu odcinek. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońce, słonko tutaj świeci mi prosto w okno, więc może być różnie z oświetleniem, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że jest słonecznie, to będzie ładnie. No i co, zapełniłam już moje całe pudełko na Denko, więc wtedy to jest dla mnie znak, że czas usiąść i nagrać odcinek, żeby później móc wyrzucić te opakowania i zacząć napełniać pudełko od nowa. Szczerze mówiąc, kilka rzeczy się tu nie zmieściło, ale jak widzicie, jest tego sporo. Będę lecieć po kolei, bo tak po prostu będzie mi najwygodniej. Mam nadzieję, że tutaj mi nic nie spadnie. W tym denku też zachowałam, słuchajcie, kilka rzeczy z chemii domowej, bo zwykle je wyrzucałam, a stwierdziłam, to też jest denko i mogę w sumie wrzucać też tutaj jakąś moją krótką recenzję. Więc dajcie znać, czy to Was też interesuje, czy wolicie tylko takie typowe kosmetyki do twarzy, ciała, do włosów i tak dalej. Zaczynamy od maseczek do twarzy. Jak zwykle trochę ich się tutaj zebrało, więc już Wam pokazuję. Widzę, że są dwie te z Miszy, Shea Butter, moje ulubione, bardzo je lubię, naprawdę polecam Wam serdecznie, bardzo dobrze nawilżają, moja skóra po nich jest taka odżywiona, nawilżona i wiem po prostu, że jak zrobię tą maseczkę, to ta skóra dostanie to, czego potrzebuje, także tutaj za długo się nie będę rozgadywać, po prostu Wam polecam, przetestujcie. Dalej jeden z moich ulubieńców i coś, do czego non-stop wracam, czyli maseczka z Face Boom. Jest to maseczka rozświetlająco nawilżająca, cera sucha, wrażliwa, bardzo dobrze się sprawdza właśnie w nawilżaniu twarzy, też ją bardzo lubię, myślę, że nawet powiedziałabym, że bardziej ją lubię od Miszy. Nie wiem, bardzo ją polubiłam i jak tylko zużywam, to kupuję kolejne opakowanie, więc mam w zapasie kolejne, no i to idzie już do kosza, ale naprawdę bardzo fajna maseczka, w sumie nie spodziewałam się, że aż tak dobrze mi się sprawdzi. Kolejne dwie maseczki to są te z paczki, którą dostałam od drogerii La Rose. Tutaj mamy mocno nawilżającą maseczkę. To mi się bardzo podobało. To była maseczka silnie nawilżająca, taka konkretna. Czuć było po prostu takie nawodnienie wręcz skóry po jej użyciu. Bardzo chętnie bym do niej wróciła. Myślę, że świetnie się sprawdzi, jeżeli macie akurat w danym momencie skórę mocno przesuszoną, to jako taką kurację właśnie nawilżającą ta maseczka sprawdzi się świetnie. A druga w takim śmiesznym, przezroczystym opakowaniu to była maseczka Calming. Szybko łagodzi zaczerwienie i nasyca skórę wilgocią. Ona była ok, nie widziałam jakichś super ekstra efektów. Nawilżyła, może trochę faktycznie uspokoiła tą skórę, ale jak dla mnie maseczka, jak maseczka z tej firmy, jakbym miała Wam polecać, to bardziej tą. Ona była silnie nawilżająca. Dwie kolejne to będzie Benton, maseczka aloesowa, ona jest bardzo fajna, polecam Wam, jeżeli szukacie czegoś z aloesem. I tutaj maseczka oczyszczająca z Mizona, to jest bardzo fajna maska, ona jest właśnie w płachcie i tworzą się takie bąbelki, ona zaczyna bąbelkować i działa właśnie oczyszczająco. Jest to fajny sposób, jeżeli nie lubicie takich maseczek zastygających na skórze, oczyszczających. Ja ją kiedy ją odkryłam, chyba pierwszy raz jak mieszkałam jeszcze w Toruniu i co jakiś czas do niej wracam i ona właśnie delikatnie oczyszcza pory z zanieczyszczeń przez te bąbelki, także jeżeli chcecie, to przetestujcie sobie, bardzo fajne uczucie, ale raczej trzeba leżeć z tą maseczką tak z 15-20 minut, żeby właśnie te bąbelki nie sprawiły, że ta maseczka Wam spłynie. Co tu dalej? Dalej mam suche szampony z Batiste, większe i mniejsze opakowania. Tutaj mam 400 ml, zapach blush i to jest ta wersja Batiste, którą kupuję w Auchan, dlatego, że po prostu wygodniej jest mieć takie większe opakowanie, na dłużej starcza, a może stać spokojnie w łazience u mnie w szufladzie, więc tak do domu wygodniej jest po prostu kupować to większe. A tutaj takie mniejsze, które można już bardziej wrzucić do torebki, zapach Sweet and Charming, też był bardzo fajny. Taki już słodszy, powiedziałabym. Ja Batiste uwielbiam, zawsze wracam. Ostatnio w Hebe kupiłam sobie nowe opakowanie, bo była promocja, ale to większe też zawsze staram się mieć. No i po prostu jest to wydajne, więc polecam kupić właśnie to 400 ml. Takich rzeczy do włosów zużyłam, odżywkę do włosów o wysokiej porowatości. To jest proteinowa orchidea z Anven. Bardzo ładny zapach miała ta maseczka i też naprawdę świetnie działała na moje włosy. Ta maseczka zawiera w swoim składzie
proteiny z zielonego groszku, keratynę, kolagen oraz elastynę, a proteiny odbudowują te ubytki w strukturze włosów i sprawiają, że one stają się takie lejące, gładkie, więc zawsze kiedy użyłam tej maseczki, to podobało mi się, jak te włosy wyglądały. Bardzo chętnie do niej wrócę. Tutaj jest 200 ml i w ogóle te produkty Unwen do włosów bardzo dobrze mi się sprawdzają. Nie używałam jeszcze szamponów. Możecie dać mi znać, jak te szampony, czy warto sprawdzić, bo póki co miałam tylko jakieś mgiełki, odżywki, maski i serum do końcówek, a nie miałam szamponu. Także dajcie znać, co powinnam przetestować. Ale proteinowa orchidea na pewno u mnie się jeszcze pojawi. Coś, bez czego nie mogę żyć, to jest odżywka w sprayu z Gliskura. Nieważne jaka, chociaż najbardziej lubię właśnie Total Repair. Bez tego ja nie rozczeszę moich włosów. Co prawda zauważyłam, że kiedy przed myciem rozczeszę te włosy, to one się fajnie myją, potem się dobrze nakłada odżywkę, zwłaszcza kiedy się ją na przykład właśnie rozczesuje szczotką, nakładacie w ten sposób jakby odżywkę, żeby głębiej wnikała we włosy, to wtedy tak, ale jeżeli nie rozczeszę tych włosów przed myciem i później nie wcieram jakby tej odżywki czy maski we włosy, tylko po prostu je myję, no to ciężko jest je rozczesać. Zawsze jest jakiś kołtunik, tu coś się włosy splączą. To właśnie te ekspresowe odżywki z Gliskura u mnie się bardzo dobrze sprawdzają. Ja ich używam od lat. Pamiętam, że kiedyś moja mama ją miała i potem w gimnazjum czy w liceum i przez studia zawsze miałam chociaż jedną taką odżywkę w swojej kosmetyczce. Polecam Wam serdecznie, ja ją właśnie tak delikatnie pryskam od połowy do dołu i potem chwilę odczekam i te włosy się po prostu idealnie rozczesują. Poza tym wydaje mi się, że fajnie wpływa na moje włosy, nigdy mi nic złego jakby się nie stało, kiedy używałam tego, więc tak, to musi być i też mam teraz nowe opakowanie w łazience. Zużyłam płatki pod oczy Petit Fait z wersji Agava Cooling. To są te, które były takie fioletowe, teraz mam żółte, nic tutaj już nie ma. Moje ulubione płatki pod oczy, wszystkie z tej marki tak naprawdę dobrze się sprawdzają, więc jeżeli chcecie kupić sobie płatki pod oczy, to polecam serdecznie właśnie z tej firmy. Na pewno znajdziecie jakąś wersję dla siebie, ja właśnie testuję po kolei inne. Te mi się bardzo podobały, te żółte też się dobrze sprawdzają, te klasyczne Snail, takie złote, też są rewelacyjne. One po prostu bardzo dobrze nawilżają tą okolicę wokół oczu, a jeżeli chcecie jeszcze zniwelować jakieś opuchnięcia, to fajnie trzymać je w lodówce, wtedy ten efekt chłodzenia z rana albo wieczorem, dla mnie najlepsze uczucie, także to jest u mnie i w pielęgnacji porannej i czasami wieczornej. W pielęgnacji twarzy zużyłam maseczkę oczyszczającą Mia i to jest maska 5-minutowa oczyszczająca, bardzo dobrze mi się sprawdza, jest jeszcze taka wygładzająca, ona jest taka czarna, ale ja Wam powiem, że zdecydowanie bardziej wolałam tą oczyszczającą. Mam teraz nowe opakowanie, pokazywałam Wam jakiś czas temu, że kupiłam w Hebe, bardzo dobrze oczyszcza skórę, przy czym nie podrażnia, nie trzeba jej trzymać mega długo na twarzy, a działa, więc ja do niej po prostu lubię wracać. Bardzo fajnie matuje, ale też ta skóra nie jest przesuszona po jej używaniu. Także jeżeli szukacie czegoś oczyszczającego, to maseczka z Mia polecam. Z kremów zużyłam Fluff Morning Cappuccino. Jeden z moich ulubionych kremów Fluff. Pachniał po prostu przepięknie, taką kawką, właśnie jakieś takie cappuccino. Świetny, lekki krem na dzień. Bardzo fajną miał konsystencję, bo on był dosyć właśnie lekki, powiedziałabym, że nawet troszeczkę jakby lejący. On nie był taki zbity, przez co też fajnie się wchłaniał dosyć szybko, ale tą skórę nawilżał, dlatego ja bardzo lubiłam ten krem. On się nazywa w ogóle energetyzujący krem na dzień dobry, więc fajna nazwa i na pewno też do niego wrócę. To nie jest drogi krem, a działał, nawilżał, szybko się wchłaniał, więc można było zaraz tak naprawdę nakładać na przykład SPF-a albo już makijaż. Także jeżeli szukacie jakiegoś kremu albo chcecie coś przetestować z Fluff, polecam ten krem. Z kremów pod oczy zużyłam najlepszy krem, czyli Natu Kawę Proszę. Już mi go brakuje, używam teraz inne, które mam, ale wiem, że muszę złożyć zamówienie, bo to jest taki krem, do którego po prostu lubię wracać, lubię go mieć, bardzo lubię go stosować wieczorem, ale i też nadaje się rano pod makijaż, bo mimo tego, że on ma taką dosyć tłustą formułę, to nie sprawia, że nie wiem, makijaż się na tym nie trzyma, albo że coś się zmywa, przesuwa, nie. Tutaj macie konkretną formułę, nawilżającą,
ale możecie spokojnie nałożyć go rano, po prostu troszeczkę mniej i nałożyć makijaż. Ja uwielbiam i będę do niego wracać. Oprócz tego, że świetnie działa, no to pięknie pachnie, kawowe zapachy u mnie zawsze na plus, więc na pewno zamówię ponownie. Z makijażu wykończyłam korektor Revolution Super Size Conceal i Define. Bardzo fajny korektor, dobrze kryje, rozświetla i tak naprawdę robi wszystko to, czego ja potrzebuję. To jest ta wersja Super Size, bo po prostu no, sprawdza mi się, więc wolę kupić w takiej wersji i mieć go na dłużej. Ja mam kolor C2 i on naprawdę przepięknie łączy się z podkładem, fajnie tą okolice rozświetla i też ukryje Wam cienie pod oczami, może nie jakoś bardzo, ale kryje tyle, ile ja potrzebuję, więc ja jestem bardzo zadowolona. Kolejne makijażowe denka to podkłady i są to podkłady mineralne z Annabelle. No jakiś czas temu zmienili te wieczka, więc byłam pozytywnie zaskoczona, bo są ładniejsze teraz. Ale tutaj mam jeszcze podkłady, to są kryjące Natural Fair i Natural Light w dwóch kolorkach, bo w zależności od tego, czy miałam samoopalacz, czy nie, no to różnie ich używałam i ja już je miałam jakiś czas, odłożyłam na trochę i w końcu udało się zużyć. Mam teraz właśnie to nowsze opakowanie, ale serdecznie Wam polecam. Te podkłady świetnie sprawdzą się właśnie na ten sezon, czyli wiosna, lato. Po pierwsze są lekkie, po drugie minerały sprawiają, że ta Wasza skóra oddycha. To nie jest taka blokada czy szpachla, że nałożycie sobie dużo podkładu i ta skóra przez upał się zapycha. Przy minerałach ta skóra normalnie oddycha i czasami może się wyświecić, no bo to są minerały, więc trzeba będzie na przykład przypudrować twarz albo użyć bibułki matującej, ale nie ma potem jakichś wyprysków od upałów, od wiecie, tej temperatury, gorąca i tak dalej, więc ja wiosna, lato uwielbiam minerały i tak naprawdę używam ich zamiennie cały rok, ale właśnie wiosna, lato, wersja kryjąca z Annabelle świetnie się sprawdza, rozświetlająca dla mnie nie, bo ma za dużo drobinek, matująca moim zdaniem w ogóle nie kryje i średnio matuje, więc ja sięgam po tą wersję kryjącą i właśnie mam kolor Natural Fair albo Natural Light. Dalej mam dwa tusze do rzęs i jeden Wam polecę, a drugiego totalnie nie. Pierwszy, to już Was nie zdziwi, Max Factor 2000 kalorii. Ten tusz nigdy mnie nie zawiódł, używam go od gimnazjum. Pamiętam, jak używała go moja mama i po prostu stwierdziłam, kupię, sprawdził mi się, pięknie rozdziela rzęs, pogrubia, wydłuża. Dla mnie to jest po prostu niezawodny tusz do rzęs i zawsze po prostu jest u mnie w toaletce, także polecam. Ja mam ten zwykły czarny. A tusz, którego Wam nie polecam, to jest Eveline. Inne ich tusze mi się sprawdzają, ale ten, Varieté, totalnie nie. Nienawidzę tego tuszu. On ogólnie efekt daje ładny, to znaczy rzęsy są ładnie wydłużone, rozdzielone. Ale problem jest taki, że jeżeli macie dłuższe rzęsy, to będziecie miały wszystko odbite na powiece. No doprowadza mnie to po prostu do szału, bo właśnie tak u mnie sprawdzam działanie tuszu do rzęs. Kiedy on się odbija na powiece, to wiem, że po prostu nie jest dla mnie. Jeżeli ktoś ma krótsze rzęsy, no to może się u niego sprawdza, bo efekt jakby sam w sobie daje ładny. Ale u mnie, jeżeli coś się odbija na powiece, to jest na nie, bo co chwilę muszę wtedy, wiecie, tak przecierać, poprawiać ten makijaż, się zastanawiam, czy już się odbiło, czy jeszcze nie. I to nie jest tak, że wytrzecie, już więcej się nie odbije, tylko ponownie. Więc jak te rzęsy dotykają tej powieki, no to on się zaczyna odbijać. Także u mnie niestety ten tusz się nie sprawdził, chociaż właśnie, tak jak mówię, on efekt daje ładny. To niestety pomaluje się i to nie jest tak, że od razu, że nie zasechł tusz i wiecie, odbiło się na powiece, tylko po jakimś czasie ja idę do lustra, wszystko było ok, a nagle się odbił. Także u mnie jest na nie. Inne tusze z Eveline Wam pokazywałam i mi się sprawdzały, ale akurat ten, no niestety nie. O, tutaj tak dla porównania przyniosłam tusz, który mi się sprawdza z kolei z Eveline. To jest Volumix Fiber Last. I to jest świetny tusz, bardzo podobny, czekajcie, gdzie ja to położyłam? Mają bardzo podobne opakowania w ogóle, więc ja kiedyś po prostu postanowiłam przetestować, poszukałam tego i znalazłam ten Varieté. Ale tak, ten Volumix Fiber Last jak najbardziej polecam, on mi się nie odbija,
a ten drugi tak, więc nie wiem od czego to zależy, może jest jakaś trochę inna formuła, natomiast no szkoda, ale ważne, że jakiś się sprawdza, także u mnie akurat ten odpada. Puder ryżowy Eco Cera, tutaj was chyba to nie zdziwi, w ogóle powoli już dękuję puder ryżowy z Paese, który jest po prostu genialny. Ja muszę zobaczyć, czy nie ma większej pojemności, bo jakoś szybko mi się skończył, ale też jest sztos. Podkład najlepszy Forever Better Skin. Jak nie minerały, to u mnie na twarzy jest to już tak naprawdę od roku. Kupiłam w zeszłe wakacje i sprawdza się genialnie. Ja mam kolor albo 2, albo 3. Zależy właśnie jak wyglądam, czy mam samoopalacz, czy nie. Świetnie kryje, fajnie się sprawdza na co dzień. Nie jest taki super matujący, ani rozświetlający, coś pomiędzy, więc dla mnie efekt idealny. Nie jest ciężki, nie zapycha, daje piękny efekt na twarzy, także czego chcieć więcej? Polecam Vibo i też nie jest jakiś bardzo drogi, a w Rossmanie zauważyłam, że często jest na niego promka, bo rzadko gdzieś mogę go znaleźć w drogeriach internetowych. Zazwyczaj jak coś zamawiam, szukam tego podkładu, to akurat na tej drogerii nie ma, także zazwyczaj kupuję w Rossmanie na promocji i wtedy na przykład biorę 2, żeby mieć na zapas. Samo opalacze. Trochę tego zużyłam, ale miałam dużo ich otwartych w ostatnim czasie, więc wykończyłam kilka opakowań. Mam też nowe z Body Boom, które weszły ostatnio do Rossmana i testuję dla was. No i mam też te z Bitan, które również testuję od jakiegoś czasu, więc dajcie mi znać, czy chcecie jakieś porównanie, moją opinię na temat tych samoopalaczy, które już używałam, czyli właśnie Bielenda, Eveline, tutaj jeszcze mam, tu jest Dax Sun, Bita, no i Body Boom wtedy, nie wiem co jeszcze, jeszcze używałam Mokosza. No trochę tego używałam, więc jeżeli chcecie, to mogę wam nagrać jakiś film, jakieś porównanie albo we vlogu gdzieś wspomnieć. W każdym razie to, co zwykle u mnie się pojawiało, to mix. Albo zestaw Eveline, albo zestaw Bielenda i te z całego serca mogę wam polecić. Oba sprawdzają się rewelacyjnie. Częściej sięgam po Bielendę, nie wiem, mam wrażenie, że daje jakiś taki ładniejszy efekt. Na żadnej wersji jakby nie ma smug, fajnie się rozprowadza za pomocą rękawicy i ja zawsze kupuję i piankę, i mgiełkę, dlatego że pianką wysmarujecie fajnie całe ciało, a mgiełka fajnie się sprawdza na plecy. Ja mam taką jakby szczotkę, na której możecie sobie po prostu sami jakby założyć rękawice do samoopalacza i wtedy sobie same opalacie plecki, bo z tym czasami może być problem, więc ja tak robię po prostu zawsze i mgiełka fajnie się sprawdza właśnie, żeby spryskać plecy z tyłu, chociaż pianką też możecie nałożyć na tą rękawicę, to nie jest problem, no ale w każdym razie u mnie zawsze jest zestaw i te z Bielendy polecam, tutaj jest właśnie pianka brązująca i samoopalająca mgiełka, 2 w 1, ciało i twarz. I jeżeli chodzi o Eveline, tutaj jest tak naprawdę prawie to samo. Ja mam wrażenie, że tutaj jest bardzo podobny albo taki sam skład, nie wiem. Ja mam wrażenie, że one działają tak samo. Także tutaj też mam ekspresowa pianka brązująca i mgiełka. Także ja te produkty używam zwykle na noc, bo nie lubię chodzić w ciągu dnia samoopalaczem na ciele. A tak po prostu się smaruję, idę spać, rano mogę zmyć i efekt gotowy. Zwłaszcza, że one potrzebują trochę czasu, żeby zadziałać. Tutaj jest z kolei Dax Sun, nawilżająca pianka brązująca, naturalna opalenizna już po 1 godzinie. To jest fajne, ale zmywa się gorzej. Czyli przy tamtych, jak zmywacie, nie ma jakiejś różnicy większej. A tutaj czasami zmywa się takimi plamami, więc tego nie lubię, ale z kolei on daje efekt w godzinę. Więc miałam go tak awaryjnie, gdybym potrzebowała na przykład na już zrobić samoopalacz. No ale teraz mam też taką szybszą wersję z tego Bitan, którą testuję, więc dam wam najwyżej znać za jakiś czas. Tonik mgiełka do twarzy Wianek, wiadomo, że musi być. I mam już nowe opakowanie.
tutaj antyperspirant Garnier Ultra Dry. Zużyłam go w wersji takiej psikanej i w kulce i jest bardzo fajny, chociaż teraz wróciłam do Lady Speed Stick. Trochę trzeba wtedy odczekać, zanim to wyschnie, ale tak, tą wersję bardzo lubię i często do niej wracam. Teraz też mam ten psikany, więc ja polecam, bardzo fajnie sprawdza mi się właśnie ta wersja. Maseczka do stóp z Rossmana, fajnie nawilżająca. Myślę, że teraz, kiedy idzie lato, będziemy chodzić w jakichś sandałkach, odkrytych butach, to fajnie jest zadbać też o stopy i ta maseczka naprawdę bardzo fajnie nawilża, więc po jakimś takim zabiegu spa domowym, peelingu i tak dalej, fajnie te stopy nawilżyć i ta maseczka się bardzo dobrze sprawdza. Zużyłam również mój ulubiony produkt z MAC-a, Fix Plus Prep plus Prime, czyli taka mgiełka utrwalająca makijaż. I słuchajcie, tak mi jej brakuje, że muszę ją po prostu sobie zamówić, albo podjadę do galerii i wejdę do MAC-a i ją kupię. Sprawia, że ten makijaż jakoś tak się scala, że te wszystkie produkty czy jakieś warstwy kosmetyków łączą się ze sobą i ta skóra wygląda po prostu lepiej, ta cera wygląda lepiej, więc brakuje mi trochę tego efektu, a też latem w ciągu dnia fajnie jest sobie twarz spryskać właśnie taką mgiełką dla takiego odświeżenia. Jeżeli macie jakieś, które są podobne do właśnie tej z MAC-a, bo używałyście na przykład tego i znalazłyście coś podobnego, to dajcie koniecznie znać, no bo to jest... no dosyć drogie, to kosztuje około 100 zł, a są inne mgiełki, które na pewno też się dobrze sprawdzają, a może są tańsze. Także czekam na Wasze polecenia, ale jeżeli ktoś jeszcze nie używał, to polecam sprawdzić, bo jest ekstra. W pielęgnacji twarzy zużyłam też dwa produkty z Basic Lab i jest to serum nawilżenie i wypełnienie oraz sprężystość i odbudowa. O tym więcej Wam mówiłam w jednym z ostatnich filmów, ale powiem Wam, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona marką Basic Lab i ich produktami, czy to serum, czy krem do twarzy, który w ogóle ma świetne działanie, a jest tani moim zdaniem jak na to, jak działa, to polecam przetestować Wam coś z tej marki. Bardzo fajne produkty do twarzy, świetnie działają. Teraz mam już kolejną wersję tego serum. To świetnie nawilżało, to sprawiało, że skóra jest w ogóle odżywiona, nawilżona, jak nowa, taka sprężysta. Był przywrócony ten blask skóry, więc ja jestem zachwycona i na pewno będę wracać do tych produktów, a w szczególności do tego. No dobra, z takich rzeczy domowych mam tutaj resztkę takiego refila z Yoop i to jest mydło wanilia, cynamon, mój ulubiony zapach mydła z Yoop, piękny, i zawsze mam właśnie taki refil. To jest pół litra i potem sobie po prostu dolewacie w łazience. Coś, co będę wszystkim polecać, to jest płyn do płukania Cocolino Honeysuckle i Sandalwood. Najlepszy płyn do płukania, przynajmniej ja uwielbiam ten zapach, on jest taki słodkawy, no piękny, jakbyście jakimiś perfumami spryskały ubrania, także ja polecam tą wersję zapachową, wracam do niej nieustannie. To jest denko, w pralni zaraz też już będzie denko, więc u mnie to po prostu jest tak, że jak się kończy, to kupuję następne opakowanie, więc jeżeli jeszcze nie znacie tego zapachu, to sprawdźcie koniecznie. Z takich domowych jeszcze rzeczy mam dwa produkty z Frosha i tutaj był sodowy środek czyszczący do kuchni oraz lawendowy środek czyszczący do łazienki. Te środki z Frosha w ogóle bardzo dobrze sprawdzają się mi w utrzymaniu czystości w domu. Mają fajne zapachy i ja przede wszystkim lubię czy to malinowy, czy grejpfrutowy płyn do kuchni. Świetnie domywa jakieś takie, wiecie, tłuste, zaschnięte plamy czy cokolwiek na blatach. A ten do łazienki też się fajnie sprawdzał, więc ja ogólnie do marki Frosh zawsze wracam. Skończyłam też naturalny płyn uniwersalny Bambus. To z kolei jest Yoop, mój ulubiony, ten zwykły, klasyczny, naturalny płyn uniwersalny, ale ja lubię właśnie w wersji bambusowej i ostatnio nigdzie nie mogłam dorwać. Ja tego używam tak naprawdę do każdej innej powierzchni, czy do mojej toaletki, czy żeby przetrzeć stół, czy stolik kawowy, jakiekolwiek inne powierzchnie, które nie wymagają jakiegoś silnego działania, bo na przykład w kuchni no już wolę użyć tego konkretnego do kuchni, ale jeżeli tylko jest, wiecie, jakaś świeża plama, coś jeszcze nie zaschło, to świetnie się sprawdzi, też często do tego wracam i w ogóle lubię te produkty z Yoop. Z zapachów wykończyłam Air Wick Księżycowa Lilia.
przepiękny zapach do mieszkania. To jest właśnie taki wkład do dyfuzora. Mam już kolejny i pięknie pachnie w mieszkaniu, także polecam. I zamówiłam też nowe wersje zapachowe, więc zobaczymy, jak się sprawdzą. Haul z chemią domową już niebawem, bo słuchajcie, spędziłam tyle czasu, nie chciałam zamówić zbędnych rzeczy, ale okazało się, że są takie dobre okazje, że się nie opłaca po prostu brać czasami jednej sztuki, więc kombinowałam, co tutaj kupić, a co nie, ale w końcu zamówienia złożone. I ostatnia rzecz, chyba największa, to jest Ariel płyn do prania, ta wersja Touch of Lenor. Pięknie pachnie, świetnie się sprawdza do prania i ja powiem wam szczerze, że nienawidzę proszku do prania, bo on się rozsypuje, potem wszystko jest brudne. Wolę płyn do prania albo kapsułki i właśnie ten z Ariela świetnie się sprawdzał. Teraz mam z Cocolino, też fajnie się sprawdza, ale myślę, że chyba będę wracać do tego Ariela. No nie wiem, zobaczymy. I to już wszystko, słuchajcie, jeżeli chodzi o projekt Denko. No już mówię, dzisiaj siadam i nagrywam, bo czas wyrzucić te opakowania, bo już po prostu się wylewało z tego pudełka. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zobaczymy, za ile przyjdę z kolejnym, ale mam wrażenie, że coraz częściej to Denko się pojawia, ale też staram się właśnie zużywać dużo kosmetyków, które miałam w zapasach, albo, że wiecie, kilka sztuk było pootwieranych i trzy toniki otwarte, więc tak zużywam wszystko etapami. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał i że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Także ściskam was mocno, do zobaczenia i buziaki. Pa!